Dzień dobry, ludzie. Ja jestem Pixel. I tak, dobrze widzicie. To jest Ratchet & Clank. Tolls of Destruction. I będziemy kontynuować grę. Tak, stęskniłem się za tą giereczką. I stwierdziłem, że sobie ją nagram. Znów wrócę do niej. Bo tak naprawdę niedużo nam zostało. Teraz mamy iść do Mykel, tak? Okej. Z powrotem. Więc, no, trochę miałem przerwę od tego, nie powiem, że nie. Ale no. Po prostu. Mamy tutaj Ratchet & Clank i będziemy w niego grać. Jak za starych, dobrych czasów. Nie jest to oczywiście taki wiecie, powrót, że o, dwa odcinki. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to nie będzie tak na zasadzie... że dostałem o przypływu nacinia na raczej to dwa odcinki i już kończę. Albo że o, że dokończę to da i już nigdy więcej nie nagram Ratcheta. Mam nadzieję, że jednak nie skończę z Ratchetem. Bo nadal jednak chcę, wiecie, dokończyć wszystko z tej serii i tak dalej. Byłoby fajnie nagrać wszystko. W szczególności Saga Future, bo to by było fajne, a już reszta, takie rzeczy jak czterech za jednego i tak dalej, to się zobaczy. Dobra, teraz na nowo znowu muszę się do sterowania przyzwyczaić. Mam wszystko, ammo full, plazma beast, nie będę na tego kupował, bo to jest kupa gówna. Co mógłbym ulepszyć? Alpha Disruptor mógłbym ulepszyć. To jest sól. Tylko, że to mi zabierze praktycznie wszystko. Ha. A dobra, kurde. Dobra. YOLO. I zaraz tego pożałuję. Dobra, więc... który by najlepiej poszedł? No Alpha Disruptor mam na najniższym poziomie, więc może to bym używał sobie. O Jezu. Jezu. Granie w Ratcheta po takim czasie w 60 fpsów to jest... to jest coś. Tyle wam powiem. Tylko trochę on jest do dupy ten Alpha Disruptor, więc zmienię sobie... A na Buzz Blade, co mi tam? One też potrzebują troszeczkę poupgrade'owania. Dobra, nie mogę się przyzwyczaić do sterowania. To jest dziwne, bo ja w ogóle w Ratcheta nie grałem w tym czasie mojej nieobecności, więc to, że nie mogę go ogarnąć z powrotem. Znaczy, przez chwilę, powiedzmy, miałem, można powiedzieć, grałem po prostu przez chwilę w Reimagining, bo chciałem zdobyć ostatnią trofkę, nadal jej nie zdobyłem. Więc jeśli ktoś mnie pyta, jaka jest najgorsza trofka w całej historii Ratcheta & Clanka, to jest to zdecydowanie ta z Reimaginingu z Groovitronem. Ona jest... nienawidzę jej po prostu. Przeszedłem chyba 3 razy gierkę i nadal mi nie zaliczyło. No naprawdę, jak ja się... kiedyś zdobędę, bo naprawdę chcę zdobyć platynkę w tej grze, ale po prostu... jak tylko to widzę... i przysiadam do tego, to autentycznie po prostu mnie tak... szlak trafia. Jak czwarty raz podejdę do tego... i znowu będę miał... ten przypał, że tak to nazwę, to mnie... to już po prostu... no autentycznie mnie szlak trafi. Dobra, to jest ten typo. Energy creature of some sort. Nie, uwielbiam Quarka jako tego anoncera. Tylko komentatora, o. Nie anoncera, tylko komentator to jest. Więc użyjemy na niego wszystkie Buzz Blade, bo czemu by nie? Uuuu.
Dobra, ten się teraz zamienia w refluxa. Coś to w ogóle robi? Nie no, robi mu trochę. Szkoda, że tylko Alfred Starter tak dopiero. Nie wiem, czy tak naprawdę dalsze. Jakby to nazwać? Dalsze. O, mogę też trochę podexpić. Czy dalsze upgrade Alpha Disruptora jakoś zwiększają jego ammo? Chyba nie. Nie jestem pewien. Ała. Easy. Promoted Inspector. Nie pamiętam, co to robiło. Work, strangers I've never met, and now the fruits of your labor. One hollow pirate disguise, perfect for parties and undercover misadventures, and for the little guy, a copy of my new exercise book, Body by Quark. Now you two can have the calves of a champion. Did you call us here for a reason, or are you just trying to get us killed? Can it be both? I'm just kidding. Here, I found this in Tachyon's underwear drawer. I thought it might be a clue. It's time for another installment of the Polaris Compendium of Historical Importantness. In this chapter, we will explore the galactic awesomeness that is Iris, the largest supercomputer in Polaris history. This mysterious behemoth is said to have an IQ of 3 billion. That would mean 170 Terrachnoid sages or 3 billion Holonet fanboys. Built by an unknown race eons ago, Iris once served as the ultimate search engine for the universe. Now it resides deep within pirate territory, sealed off from the public. Its only master, the duplicitous Captain Slag. This has been another depressing installment of the Polaris Compendium of Historical Importantness. Maybe Iris knows where the Dimensionator is. Let's go. Take me with you! I can't do this undercover thing anymore. I'm not a superhero. I'm just a hero. How am I supposed to survive without some kind of endorsement deal, huh? Whoa, okay, take it easy, big guy. Maybe you can be a superhero. You just need to stop being so self-absorbed and whiny. You're right. This is not the time for vanity. It's the time to show the universe how amazingly awesome I am. I'm sorry, Ratchet. I hope you never have to endure the pressure of saving an entire galaxy. Wish me luck! Tu uwielbiam Quarka po prostu. Czy jest coś tu fajnego? Nie za bardzo, w sumie. Nie chcę za bardzo też czasu stracić tutaj, więc... Exitnę arenę. Bo zdobyłem wszystko, co mi jest potrzebne. Więc teraz możemy spadać. Wow! Okej, nie będę tracił na podróż. Więc po prostu... No nie! Dobra. Teraz się udało. Wiem, jak przeciwnicy w ogóle się tu nie ładują, dopóki nie zrobię tak. Albo... Nie rozumiem tego. Dobra. Ale tęskniłem za tą grą, tak będąc szczery. Autentycznie dawno nie grałem w Ratchet & Clank'a i to mnie smuci bardzo, bo... Bardzo sobie cenię tą serię. Ale no niestety Sony i Insomniac Games nie za bardzo chcą nam dać kolejnej części. Znaczy, po części rozumiem. Biorąc pod uwagę, jak bardzo po dupie dostał film, ale gra była świetna. Krytycznie i sprzedażowo przyjęta. Więc... Naprawdę chciałbym... Kolejną część. I wiem, że wszystkie resursy były dane na Spidermana, który swoją drogą jest moją chyba ulubioną grą na PS4. Ale no... No jednak chciałoby się nowego Ratcheta, no... Bardzo bym chciał, żeby to było po Nexusie, a nie po reimaginingu. Wiecie, bo jeśli już naprawdę można się uprzeć, że... We must find a way to sneak through.
Można by się przyczepić, że o, że nowi fani, więc to jest trudne do ogarnięcia, ale ja mam do tego bardzo prostą... Coś mi kamera nie pasuje. Ja mam do tego bardzo, można powiedzieć... Czy tak będzie lepiej? O! Tak zdecydowanie jest lepiej. Mam do tego zdecydowanie dobry argument. Wydanie kolekcji. Mega Man jakoś mógł robić te wszystkie kolekcje swoje. Perhaps it is time to try out our new hollow pirate disguise. Dobra, więc tu będzie beczka. Musimy zamienić w pirata. Idziemy, ale no bo kurde, chciałoby się tego nowego Ratcheta, no. A to tak wychodzi, że no nie dostaniemy go i tyle, no, ale mówię, no, jest to, że... Jest taki argument, że można po prostu kolekcję zrobić. Bo, patrzcie, no Mega Man zrobił, jest wszystko cacy. I sądzę, że to samo można zrobić z Ratchetem i Clankiem, po prostu zrobić dwie kolekcje, takie na PS4 czy tam już na PS5, po prostu z klasyczną i Saga Future. Nawet nie trzeba wszystkich gier, po prostu takie najważniejsze. No powiedzmy, że tam klasyki to walnijmy już tego Ratcheta 1, 2, 3 i Gladiatora. A w tej klasycznej, no może nawet już być tylko Saga Future, te trzy gry i Nexus. Już nawet nie trzeba się chrzanić z czterech za jednego i Q-Force. No kurde, no. Więc mamy teraz Dance Dance Revolution. Press left, right or up without the dance, move all back and forth, click to shake your body, okay. Nice. Hello, Mordy Variety. I call a vertical move up the pirate ladder. We got no medical, no dental, no 401k. Hello, Mordy Variety, z tej strony. Z tej strony pirat. Wiecie co, nie chce mi się chrzanić z tym. Tu jest sporo shitu, który ja bym chciał. Tak troszeczkę bym chciał go. Ale nie mogę. Kurde, one wcześniej szybciej zginęły. Zniszczyłem się z tym tchim. Kurde, jak ja lubię Saga Future. Szkoda, że tak rzadko do niej powracam. Mówię, jakby była kolekcja HD na PS4, to ja bym kurde... Cały czas grał. Jeszcze jakby trofki dodali, to kurde, już platynki by szły jak... Dnia by nie było po prostu i bym platynki wszystkie zrobił, kurde. Do wszystkich gier oczywiście, no bo A Cracking Time miało trofki i platynki, więc to jest easy, ale... Platynkę, nie platynki. Ale no... Tools of Destruction i Quest for Booty nie miało. Więc to zdecydowanie bym, kurde... Ale bym grał. Elo, siema, nara. Na takich piratach się fajnie XP. Właśnie to jest dziwne z niektórymi przeciwnikami, że takie niektórzy przeciwnicy tak z dupy ci dają po prostu w cholerę dużo expa. A niektóre nie. Bo to też niby zależy od tego, jak daleko się jest w grze i z jakiego punktu w grze jest broń. No bo wiadomo, że te wcześniejsze bronie będą się szybciej expiły niż te późniejsze na tych trudniejszych, że tak powiem, przeciwnikach. Dobra, i teraz... Dobra, Shard Reaper. Bo on jest nadal na tym level 3. Będzie cacy, jak go zabryduje na czwarty. Ciebie jeszcze i będzie na level 4. Nie, spadnę. Spadnę.
No nie, nie chwyciłeś się raczej tego. I teraz zgadnijcie, czego bardzo nie lubię w tym poziomie. Nie ma tu checkpointów. Nie ma tu praktycznie checkpointów. Jedyne, co jest dobre, to to, że się nie... że nie trzeba drugi raz robić tych minigierek. Jest otwarte, więc jest przynajmniej tak fajnie. Ale no to jest... dużo bardziej bym wolał... no... A no tak, ja nie mam... To nie jest... Kontroler PS4 nie jest Six Axisem. Więc nie dostanę... więc nie mogę kontrolować tego. To jest słabiutko. Mogę to jakoś ustawić, no bo na pewno jest jakoś na co ustawienie. Control option 6A6 Require Fortunato Tempest Launcher Weapons. Czyli nie mogę, tak? Ja to w sumie jestem ciekaw, jak Tempest Launcher działa. No bo to nie działa, no to reszta? Znaczy niby... Padot PS4 ma jakieś motion controller, więc zobaczę, czy to w ogóle działa. No bo nie wiem nawet, czy PS4 jakoś go wykrywa, jak pad PS... nie steruje i... Nie, czyli po prostu go chyba wykrywa jako taki normalny pad USB, coś w tym stylu. Bo to jest fajne, coś co ma PS3, a niestety nie PS4. Czyli po prostu można używać padów jak się chce w zasadzie. A Combustor nie mam jeszcze zabudowany na level 5. To mogę go w sumie. W sumie go mogę, przy okazji sobie żyćko wezmę. Dzięki. Kurde, jak będę grał znowu kiedyś w klasyczne Ratchety, to będzie takie trudne do przyzwyczajenia się, że o, nie dostaniesz żyćka, musisz nie ssać po prostu. Ale chciałbym kiedyś powtórzyć Ratcheta jedyneczkę na kanale. Znaczy, to był mój jednak pierwszy let's play, więc trochę jakoś była, że tak powiem, gorsza. Znaczy nie, pierwszy? Nie pierwszy, mój pierwszy let's play był Rayman 1. Jednym z pierwszych był Ratchet and Clank. O, i level 5, i teraz patrzcie. Błąd! To się nazywa upgrade, a nie jakieś kurde dodanie jakichś dynksów niepotrzebnych. To się nazywa upgrade. Ja, w sumie Shock Ravager też mam, level 3. Ten odcinek tak naprawdę będzie pełny upgrade'owania. Mam nadzieję. I cyk. Dziękuję. Spadaj. Tym razem mnie nie zrzucisz. No i lepiej czas. Uwielbiam ten screen upgrade'u. Szkoda, że reimagining miał trochę taki słaby. W sumie A Crack in Time już miało według mnie słaby. Według mnie z tym powinni zostać z sobą właśnie w Toss of Destruction i Quest for Booty. A nie robić takie, no, niefajne, powiem, że... Tornado Launcher jeszcze sobie ogarnę z tym. Tornado Launcher kiepsko się upgrade'uje, jak nie ma Six Axisa. To mogę powiedzieć, tak troszeczkę nie pasuje mi. Alpha Destructor spróbuję, jak to się zmiewa. Słabiutko.